Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken, a to czwarty odcinek z Manor Lord. Moi drodzy, dzisiaj będzie przyświecała nam zasada Ipse et facto et mano en militari, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. My właśnie niestety szykujemy się na przyjazd rozbójników, także musimy działać. Działać mocno, mamy zimę, więc z jedzeniem za wiele tu nie zdziałamy, ale powiem wam szczerze, dość mocno nam tutaj ubyły te drzewa i muszę się zastanowić, czy czasem nie próbować sadzić drzew. Zobaczmy w ogóle, jak mamy z tą odkrywką. Ktoś tu pracuje, no jest na full etat. Słuchajcie, wszystkich mamy zrobionych, bo no kurczę, no robi się nieciekawie. Moi drodzy, robi się nieciekawie, może być w ogóle nieciekawie. Tutaj coś mi nie wyszło z drogami, ale może jak już jesteśmy na etapie poprawek, to oczywiście będziemy wiele rzeczy też dziś zdecydowanie poprawiali, ulepszali, wiadoma sprawa, natomiast no to nie tylko o to chodzi, żeby coś tam ulepszać czy poprawiać. Chodzi również, słuchajcie, o to, aby to nam działało, abyśmy wygrali. No właśnie, 74 dni, ja nie wiem, czy my jesteśmy na to gotowi, moi drodzy. Oczywiście tam z 2 miesiące mi przeleciały, cały czas tutaj dbałem o to, żeby uzbrojenie robić i dlatego mamy taką full ekipę, słuchajcie, i tutaj tworzymy to żelazo, żeby te warsztaty, które, gdzie one były tutaj chyba, jeden mamy włóczarski warsztat, moi drodzy, drugi jest zakład, który ma nam hełmy produkować bodajże, jak dobrze pamiętam, albo Kowalski hełmy ma chyba robić, nie, Kowalski miecze. Chociaż włócznie też by można, gdyby nie to drewno, ale wiecie co, też widzę, że mamy bardzo mało właśnie tego drewna, nam się zaraz zakończy, więc by, no nie mamy ludzi niestety, małe tarcze, no bo na duże nas nie stać. No cóż, cóż, musimy dać radę. Słuchajcie, będę sadził drzewa, ale to wiecie co, może po tej bitwie, bo bitwa zbliża się wielkimi krokami. Nie mamy nigdzie ludzi wolnych, ja jeszcze tak sobie patrzę tu cały czas, czy gdzieś kogoś skądś nie wziąć. Jedzenie, opał. Ten opał mają, to ja mam tutaj takie wątpliwości zawsze, bo jak widzę, że ktoś ma stragan na targu, to też nie chcę tej osoby z tego targu wyrzucać, bo też zależy nam na to, żeby były te stragany. No nie ma za wielu tych zwierząt, niech się rozmnożą, ale będzie trzeba ewidentnie wybudować. Ewidentnie, słuchajcie, będzie trzeba wybudować te sadzenie drzew, no bo zobaczcie, jak my tu mamy pusto, tutaj jest pusto. Tutaj będę chciał jeszcze pola zrobić, mniej więcej to sobie jakoś tam zaznaczyłem, młyn jest, ale tutaj właśnie chciałbym zrobić pola, no trochę tutaj to ogarniemy. Na nowo te pola tutaj będę chciał zrobić, tak jak mamy powiedzmy ten zasięg, no zobaczymy. No zobaczymy. Powiem wam szczerze, trochę tego się stresuję. Zobaczmy. No niby mają 16 na 16 mają. Tylu ilu mamy, że tak powiem, żołnierzy, tak mają wyposażenie. No niby mają kaski, ale też nie wszyscy ci tutaj, nie wszyscy mają miecze i tarcze. No ale mam nadzieję, że jeszcze zdąży nam się to, słuchajcie, wyprodukować. W ogóle fajnie by było zająć rejon obok. Jak to w ogóle wygląda na tej naszej mapie, no ten rejon by trzeba zająć, lub ten, któryś z tych. Tutaj mamy krzew jagody, żelaza, kamienia, glina tam niewielka, dzika zwierzyna. Tutaj jest bliżej to siebie i o, i z dzikiej zwierzyny jest na 40, tu jest na 20, tu jest na 40, to byłoby fajnie, słuchajcie, obok. No, dużo kamienia, z żelaza mniej, ale no, tu by było kapitalnie, zobaczcie, kurczę, wszystko obok siebie. Fajnie byłoby się tu wprowadzić, ale ja nie wiem jeszcze, jak to zrobić, żeby tam się osadzić. Co tak można zająć? Co tu trzeba zrobić, żeby to zająć? Przekonamy się, gdzieś idą, odkryto. No, kurczę, moi drodzy, odkryto obóz. Czyli może tutaj ten obóz jest, tych rozbójników gdzieś. No, ale jak oni poszli mnie zaatakować, to tak naprawdę nie mają obozu, znaczy nie ma ich w obozie. I ja tu, słuchajcie, w tym terenie żadnych rozbójników nie widzę. Ciekawe, co by się stało. Ale to, słuchajcie, zobaczymy po naszym ataku. Ja bym bardzo chciał się tutaj
Trochę bym chciał wpływy swoje powiększyć, tym bardziej byłoby nam to na rękę, bo nadal byśmy jedną stronę mieli bez ataku, no drugą praktycznie też, bo jesteśmy my. Chciałbym to zobaczyć, ale no troszkę zobaczymy. Co my tu możemy zrobić? Na razie nic nie zdziałamy, muszą się rodziny też wprowadzać. W zasadzie powiem wam tak, jak my stoimy z kasą, tak średnio. Tutaj w Tartaku, w Drwalach nikt nie pracuje. To wiecie co, ja mam pomysł, skoro i tak jedna rodzina jest. A nawet kłód nie mamy, o kurde, nie mamy kłód. To wiecie co, jak oni mają mieć deski. No dobra, w Tartaku sobie pracują i spoko, ale coś by można im kłody dostarczyć. Dobra, jak oni mają mieć deski, no niestety, widzicie, to nie jest wszystko takie, wszystko tutaj idealnie proste, ale dobra, deski sobie robią, więc nie ma problemu. Tutaj ze składu też mam problem, żeby tych ludzi troszeczkę wygonić, bo jak widzicie są ten, tutaj są jakieś stragany właśnie, a propos straganów. Wow, ale podoba mi się, zobaczcie, ten klimat. Po prostu to tutaj przy kościele im zbudowałem, słuchajcie, stragany. Oni czasem mam wrażenie, że więcej się modlą niż pracują. Różnorodność rdzenia. Nie wiem, czy można by jakieś kurcze budynki ulepszyć, bo też nas no, chwilowo na to tak aż nie stać, słuchajcie, bo tych desek niby mamy, ale pamiętajcie, że deski są dość istotne. A może kury? Kury, się ma kura. Żebyśmy mogli kury? Dupa, 25, drogo za te kury. Dajcie, bardzo drogo za te kury, moi drodzy, bardzo drogie te kury. To jeszcze raz zobaczmy tutaj. A, bo jeszcze dużo, no dobra, ale to wszystko, słuchajcie, możemy niestety zrobić po ataku. To wiecie co, troszkę sobie czas przesuńmy. Może jakaś rodzina się wprowadzi. Bo chciałbym chociaż trochę tych kłód drewna tutaj sobie mieć więcej. Woły, jak widać, pracują, kłody nam transportują. No chciałbym kupić, ale no nie stać mnie. Widzicie, to jest taki moment, w którym jesteśmy zawieszeni i właściwie skupieni w 100%, że wszystko, co robimy, robimy w kierunku tego potencjalnego ataku. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Warsztat łuczarski. Czy tu jeszcze coś można? No niby mamy jakieś tam te włócznie, hełmy są, ale to są z innego pewno. Łuków nie produkują, nie wiem. Tutaj robią kaski, to robią z żelaza. Dobra, czyli okej. Okay. Znaczy hełmy, kaski, wiecie o co chodzi generalnie. Tutaj mogliby te włócznie też robić. Niech zrobią trochę tych włóczni więcej. Tutaj jest stolarski i oni robią niestety tylko małe tarcze. No dobra, wolałbym duże tak naprawdę. Ale dwie deski biorą. I dalej też mamy łuczarski. Żeby łuki. No dobra, niech nam starczy. Drewno jest jakieś, czy nie ma? Mamy jedną rodzinę bez przydziału, więc ja tak czy siak tą chatę leśnika, słuchajcie, bym tu postawił. Uuu, nie mamy. Szkoda. Zajmowanie? To co, mnie ktoś zajmuje już? Nie, no mam nadzieję, że nie. To chyba ktoś inny, ale nie mówcie mi, że oni zajmują tą mapę. Nie. Gandalf to jakąś nazwę, czyli to zajmują. O kurde. Słuchajcie, ten żółty tutaj. Bo tu niby mamy taki układ, to jest podobno tak zrobione, że żółty nas nie będzie atakował. Przynajmniej tak to rozumiem według tych ustawień. Natomiast no, my chcąc te tereny później, żeby do nas należały, musielibyśmy je niestety zająć, co jest dla mnie troszkę martwiące, moi drodzy, dość martwiące. Nie mamy kłód drewna. Nie mamy, słuchajcie, kłód drewna. No niedobrze. Może za duże tempo też nie za zdrowo. No deski mamy, także słuchajcie, w ogóle jak my z tym sprzętem, no niby hełmy, tylko to jest nadwyżka chyba.
Czyli nadwyżka włóczni, nadwyżka łuków mamy dużo, tarcze, to nadwyżka wszystko, okej. Okay. Ale w sumie później byśmy to chyba mogli sprzedawać, bo ja nie wiem, co my z tym byśmy mogli robić. Wiecie co, zamówmy sobie tego woła jednego do roboty, bo widzę, że dzięki temu, że te woły mamy, to daje to nam jakieś wymierne korzyści, a nie będziemy kolejnego warsztatu, słuchajcie, dymarka, myślałem, że dymiarka w pierwszej chwili. No niby wszystko jest, no niby, zobaczmy, no... Ja jestem takim człowiekiem, że z ekonomią, rozwojem miasta jak najbardziej sobie tutaj świetnie bym pewnie poradził, ale chyba trochę gorzej by mi poszło. Ja zazwyczaj taką mam zasadę, że raczej staram się od razu nie atakować. No niby tu mamy jakąś milicję, czy tu można jeszcze jakiś oddział zawiązać? Chociaż nie, bo rekrutów mamy, tu jedynie jest ta drzewcowa, tej broni nie mamy, to nie ma sensu kolejnej tutaj, słuchajcie, dawać. No niby te deski mamy, tylko kłód drewna nam brakuje. Kurczę. Nie chciałbym ich tu wszystkich dawać, natomiast ja bym bardzo chciał, słuchajcie, posadzić drzewa, ale żeby znowu zbudować to do sadzenia drzew, musiałbym mieć te pniaki. No nie, może za bardzo duży ruch jest tutaj w tartaku. Może być i tak. Magazyn jest pełny tartak. To wiecie co? Skoro desek oni dużo mi i tak produkują, i nie zanosi się, żeby miały się deski skończyć. Dajmy ich wszystkich do obozu drwali. Niech troszkę będzie nadwyżki tych kłód, no bo one nam są też do rozwoju, do budowy potrzebne, nie tylko deski. Wiadomo, moi drodzy, że jak będziemy po tej bitwie, ale to już będzie w następnym odcinku, o ile ją wygramy, bo jak przegramy, no to nie wiem. Natomiast w następnym odcinku, no to chciałbym się też tymi polami tu zająć, żeby oni mieli co jeść, bo jak widzicie, mamy ten młyn, ale bardzo szybko nam ten młyn się, że tak powiem, wypełnił. Tutaj mamy tą słodownię do piwa i tak naprawdę, no, piwo jest produkowane chyba gdzieś tutaj. Nie wiem, czy ja to klikałem. Jest browar, proszę bardzo, moi drodzy. Mamy browar, browar generalnie się produkuje, no ale co nam po browarze, jak my... Nawet tu nie widzę nigdzie piwa, natomiast co nam, słuchajcie, po browarze, jak my... O, nowa rodzina się wprowadziła. Co nam, widzowie, po browarze, jakby, kurczę, nie mamy jeszcze tutaj karczmy. Ale to zrobimy w następnym odcinku. Ja mam taki pomysł w ogóle, żeby tutaj to ogarnąć. Wiecie, tą końcówkę tutaj gdzieś może zrobić tu na końcówce karczmę i to będzie fajne. Tu będzie karczma, tam będzie kościół, chociaż tu bym może zrobił tą karczmę i wokół rynek. Nie wiem jeszcze. Zastanowię się, bo na końcówce chciałbym swoją może zrobić posiadłość. Chociaż z drugiej strony, jeśli tu jest koniec mapy i nam nikt nie przyjdzie z tego końca, no to ja nie wiem, czy to tak być powinno. No dalej, co jest z tymi kłodami? Słuchajcie, coś tu jest nie tak. Obóz drwali. Dałem im teren, gdzie mają rąbać. No niby rąbią, ale nie ma... Nie ma tego, tak jakby tartak zużywał wszystko, słuchajcie. Tak jakby tartak nam wszystko zużywał. Bo desek przybywa, a kłód nie. No tych desek też nie wiadomo ile nie potrzebujemy. Dobra, słuchajcie, 18 dni, no mamy trochę czas przyspieszony, także nie wiem jak my tu się musimy szykować do tej wojny. Mam nadzieję, że damy radę. To może w tym czasie, ale to też dupa nie wybudujemy, słuchajcie. Dobra, są dwie kłody drewna. To słuchajcie, w podskokach chatę leśnika trzeba tu postawić. Mam nadzieję, że im się da wskazać ten... Oj, nie chcę drogi. Da wskazać, gdzie oni mają te drzewa oczywiście sadzić. No bo tutaj tak pusto się zrobiło. Tu by był fajny obszar, myślę, że na wycinkę. 14 dni, kurde, zaczynam się stresować. To pewnie was to dziwi, ale no tak jak mówię, gdzieś nie sądziłem, że to tak szybko się stanie, że już tutaj jakiś atak. Uważam, że armii żadnej no nie mamy, nie jesteśmy gotowi, moi drodzy, ale ładnie tutaj to wygląda, ten kościół na tej góreczce. Pięknie. Naprawdę kapitalnie to wygląda i troszkę się boję, bo no trudno, jak dostanę wciery, to od razu wam mówię, nie poddam się i zacznę jeszcze raz od nowa. Pewnie błędy, które być może popełniłem tutaj, uniknę ich, jakbym zaczynał od nowa. Pewnie inaczej bym to wybudował, żeby też oni mieli bardziej blisko do siebie.
Przecież tam widziałem, widzu, pisałeś, że to nie ma problemu i że nie mam za blisko. Ja wiem, że nie można za blisko, bo zwierzyna ucieknie, więc jakby jak najbardziej się z tym liczę. O, może tutaj na chwilę przydzielimy jakichś dwóch myśliwych, zanim pójdą na wojnę, żeby... Oj, ale chatę leśnika, oj, 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 to nie tak, nie tak, nie tak, źle. Juken, co ty robisz, ty prukenie, ty. Chociaż wiecie co, jeżeli my mamy tyle desek, to nawet nie wiem, czy na chwilę z jednego tartaku nie zrezygnujemy. Wiecie, bo skoro mamy tyle desek, a jedzenie nam też będzie potrzebne, bo to jedzenie, już tam w ogóle się coś, słuchajcie, zapaliło na czerwono. No jedzenie 2 miesiące, widzicie? Jeszcze nas czeka walka za 6 dni. Nie wiem, gdzie idą ci. Czy to mi pokaże, gdzie, z której strony idą ci? Na razie nie widać, tylko tyle, że atak i tyle. No nic, obserwujemy, moi drodzy, obserwujemy. Mam nadzieję, że to wygramy, bo chciałbym dalej rozegrać parę tutaj fajnych rzeczy z wami razem. Jakoś to fajnie już urządzić. Chociaż wydaje mi się, jestem tutaj wręcz przekonany. Dobra, to tego, który teraz wybudował chatę leśnika, to do tego tutaj zatrudnimy. I ja bym wam... Raczej jestem, słuchajcie, kochani, obszar roboczy. Aha, bo to teraz jest śnieg i nie widać. Dobra, czekajcie. Możemy sobie po prostu ten obszar na maksa damy duży. Nie wiem, jak on tam będzie sadził, ale zobaczymy. Powiem wam szczerze, nie, że... kurczę, mam wrażenie, że ten teren nam się tu pokończy, więc trzeba by się zająć tym drugim terenem, który jest tam gdzieś za granicą, ale nie wiem, jak się za ten teren zabrać. Blisko, 1 dzień, to czekajcie, zaraz nam się tempo pewnie spowolni. To już na maksa przyspieszmy. Dobra. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. No i gdzie ta jednostka jest? Czekajcie, co to jest? A, idą tu. To gdzie oni idą? To oni przecież to idą do żółtego. A żółty to zajął, to jak oni do nas chcą przyjść? Jeżeli oni by tu szli, tędy, to by mogli gdzieś tutaj do nas przyjść. A tutaj to co to jest? Co my tu mamy, moi drodzy? Tu w sumie nic nie ma, takie drogi tylko są. Tutaj jest ta zwierzyna, a od tej strony by przyszli pewnie. To tu gdzieś byśmy walczyli, tu jest jakaś górka, to nie wiem, jak my byśmy byli na górce i ci łucznicy by do nich strzelali. A, to jest stawek taki fajny, nawet nie widziałem, fajnie to zrobili. Kurczę, wiecie co? No, pytanie, z której strony oni przyjdą, tylko nam się też jedzenie kończy. Mam nadzieję, że zaraz to się zmieni. Jeszcze zanim przyjdą, to chwilę minie, no ale już bym musiał, słuchajcie, powołać te nasze... Wiecie co, ja nie chciałbym się z ręką... ja nie wiem jeszcze, jak to działa do końca. Nie chciałbym się z ręką w nocniku obudzić. No niby oni idą tu. Rozbójnicy, skuteczność 105%. Czy my to możemy też? Wysuń roszczenie z użyciem wpływów. Nie mogę nic kliknąć. Teraz jest najmniej ważne, tylko ja bardzo chciałem tych sprawdzić, ale my tu chyba nie możemy. A, tak. Słuchajcie, 18 i 18. O kurde. 18 i 18. 36 ich jest. 36, a nas jest ilu? 18. O kurde. Tak dosłownie na styk. Lekko mamy więcej. Dosłownie lekko. Czy da się jeszcze kogoś powołać, słuchajcie? To może zamiast tych więcej... Czekajcie. Nie wiem, czy ja teraz dobrze robię, bo rozwiązałem to. Teraz to źle. O! Nagle mamy 50. Jak to się stało, widzowie? Łe, to damy radę, mamy 50. No tak, bo my mamy przecież 75. To co, kobiety też pójdą walczyć? Całe nasze, słuchajcie, społeczeństwo pójdzie walczyć? Zobaczcie. O nie, mamy 18 na 36, 18. Łe, to tak nie za dobrze. Szanse, słuchajcie, mogą być bardzo wyrównane. O ja. No to się stresuje, widzowie. No trzymajcie kciuki, zaraz się wszystko okaże. Wiecie co? To te armie trzeba zebrać. Gdzie oni są? Łe, wolno idą. Słuchajcie, strasznie wolno idą, ale pewnie przyjdą gdzieś z tej strony. I teraz pytanie, gdzie ich powitać, bo
Z drugiej strony, jeśli my mamy dostać wciery, to i tak dostaniemy. Gdzie to byśmy się nie ustawili? Pewnie gdzieś z tej strony przyjdą, pewnie tymi ścieżkami. No nie wiadomo, którędy pójdą, czy przez las. My też nie chcemy ryzykować, że nam tutaj zaatakują naszą chatę leśnika czy zwierzęta, więc byśmy musieli tutaj do nich wyjść. To wiecie co, ja już wolę, bo nie wiem jeszcze, jak to się, słuchajcie, obsługuje z biurka. Widzowie, nie wiem, stańmy sobie tu może na razie. Bo ja nie wiem, jak to się obsługuje, czy to jest proste w obsłudze, czy nie. Tam gdzieś czytałem, właśnie tutaj, żeby przytrzymać prawym, ale altem robi się szyk. No to zaraz się przekonamy, jak to działa, bo ja dopóki nie... Słuchajcie, dopóki ja nie sprawdzę... Dobra, moi idą, to żebyśmy naprawdę się tam z nimi spotkali. No może zdążymy, nie będzie. Wolałbym ich tam przywitać, no bo tutaj... Oczywiście moglibyśmy poczekać tu przy domach, jak oni wyjdą z lasu, ale czy tak... Czy tak chcemy się tutaj tłuc i Janusz wejdą tu i nam spalą to, albo nie wiem, ukradną zwierzęta? Lepiej by było chyba tutaj ich przywitać. Tu jest też taka lekka górka, oni... To ci łucznicy by fajnie w nich nawalali. Myślę, że lepiej być na górce chyba i tych w dole atakować. Zależy, którędy oni przyjdą. Dostępne są kampanie najemników. Zwerbuj najemników. Oj, nie stać nas. Gdzie? Ale w życiu nie stać nas, kochani, na najemników. Nie ma takiej opcji. Ja mam nadzieję, że nam tu niczego nie brakuje. Tu widzę, że jest chyba nadwyżka pokazana, łuki bojowe. Bo tutaj też 90 do ulepszenia oraz no. Bo tu jest obecne wyświetlanie, nadwyżka towarów, no dobrze. Idą ci moi żołnierze czy nie idą? Gdzie są ci moi żołnierze? A idą tu, to są moi, tak? Piesza milicja, okej. I idą tu, a ci, o kurde, troszkę się zaczynam, powiem wam szczerze, stresować. Zobaczmy ich z bliska. Oni by nie wyglądają tak groźnie, oni tu mają tylko włócznie. To są łucznicy? Nie. Włócznie i siekiery, kurde. A my mamy włóczników, siekiery i łuczników dodatkowo. Kurde, to my tego możemy nie wygrać, za mało nas jest. Czemu oni to tak zrobili, że już jest atak? My nie mamy wojska. A gdzie są ci nasi żołnierze? Czekajcie, chwila, bo się zawiesiłem. A nie, to jeszcze nie nasz teren, dobra, bo się wystraszyłem. To tutaj będziemy ich atakować. Gdzie są ci moi? Zobaczmy, jak to działa z altem podobno i prawym się przeciąga. O! Z altem i prawym. I łuczników na górce bardziej. Zobaczmy, żeby im tam drzewa nie zasłaniały. No mam nadzieję, że nie będą. Na pewno tędy przyjdą. Już idą. Dobra, przyspieszmy trochę. Bo to jakby już czekanie to tylko nerwy i stresy jukenowskie. To będzie, co tu się odjukenawia? Będziecie pisać w komentarzach, co tu się odjukenawia. Oj, oj, zmienili tor ruchu. Czekajcie, zwolnijmy. Zmienili tor ruchu. Będą szli prosto, to czekajcie. To my musimy to na nowo. To nawet dobrze, aczkolwiek źle. Dobrze, ale źle, bo my musimy być, słuchajcie, przygotowani. Czyli tak, z altem tych dać tu. Jeżeli oni idą tak. Z siekierami za nimi, a łuczników w tym momencie trzeba by, słuchajcie, dać tak. Dobra, idą prosto na nas. Chyba, że my nie wiemy. To czekajcie, a mam jeszcze jeden pomysł, tak na szybko. Tak może by było lepiej, słuchajcie. Ich tutaj po prostu przyciągnąć. My byśmy sobie na bardziej na wyżynę weszli. Zobaczcie, my sobie wejdziemy bardziej na wyżynę. Raczej nam nie przejdą tam przez las. Nie powinni przynajmniej. No dobra, bo i tak idą na nas. To i tak siłą rzeczy. O, są. Dobra, tylko wiecie co? Łuczników trzeba... Zwolnijmy. Łuczników trzeba bliżej ustawić. Tak, tu.
Ucznio, za dużo ich nie mamy. Uczników musimy dać bliżej. Powinno być dobrze, no. To inaczej, tych siekierkowiczów. Tak. A tych to swoją drogą, tak. Nie wiem, no powinno być dobrze. I czy łucznicy powinni pierwsi zacząć nawalać? Tak naprawdę, ale naprawdę my nie mamy, słuchajcie, jakiejś tam przewagi rażącej. To mnie przeraża, widzowie. To mnie bardzo przeraża, bo to tak jest właściwie 1:1. Tutaj pół na pół. Albo wygramy, albo przegramy. Ja nigdy nie byłem, słuchajcie, dobry w takich bitwach. Zazwyczaj... Łucznicy pierwsi powinni, tylko nie wiem, kiedy mogą zacząć strzelać. Mogą czy nie mogą? Kompletnie nie wiem, co tu zrobić, nie? Bym jakiś gafy nie strzelił. No niby pokazałem, że strzelać na nich. Przestawmy trochę te wojsko. Łucznicy nie chcą strzelać, słuchajcie. Łucznicy nie chcą strzelać, już powinni strzelać. Widzicie, nie strzelają łucznicy, nie wiem co się stało. Dobra, strzelają. No to teraz... A ci... Ci powinni się tu nawalać, a łucznicy... Niech strzelają. Nadzieję, że to się źle nie skończy dla mnie. Ja, widzowie, nie jestem dobry w takich rzeczach. No ci tylko stoją i... No tak to się skończy źle. Czemu wy się nie nawalacie z nimi? Już teraz nie wiem, kto jest kto. Nie wiem, ci łucznicy by mogli strzelać też, by pomogli. Niby strzelają. No naszych jest chyba więcej, bo nasi mają tarcze. Ej, wygramy to, widzowie. Chociaż nie do końca. Ci czerwoni to chyba są przeciwnicy. Nie, więcej ich jest, kurde. Naszych jest chyba mniej. Już teraz sam nie wiem, nie? A czemu ci nie strzelają, kurde, łucznicy? Wygraliśmy. Uff. Tam ci uciekli. Czy nie, czy co? A tu same trupy leżą. Ale tam jeszcze 10 jest napisane. Uciekli. Ja bym chętnie jeszcze do nich postrzelał. Ja pierdzielę. To czekajcie, skąd oni przyszli. To wygraliśmy chyba. Oni przyszli tu. No to zobaczmy, co się stanie, jak nasi żołnierze, bo teraz rozumiem, że nas nikt chyba nie zaatakuje. Co się stanie, jak nasi żołnierze idą tu, ale ja bym wolał, żeby oni nie szli przez terytorium żółtego, bo nam się teren kończy, słuchajcie. Dobra, kamień z serca, chyba dobrze, że się zapisało. Kamień z serca, czyli chyba... Uff, chyba wygraliśmy. To słuchajcie, to dzisiejszy odcinek jest pod znakiem walki oczywiście, natomiast chciałbym zobaczyć pod tym kątem, bo będzie problem ten teren później zająć, a tu jest dużo surowców i są blisko siebie.
Więc bardzo bym chciał, moi drodzy, tutaj sobie to zająć, a tutaj już bym chciał się zająć kogoś do jagód tutaj. Skoro dołączyła jakaś rodzina, to chociaż do jagód i zaraz pewnie ci wrócą. No i teraz co my mamy zrobić, żeby... Słuchajcie, bo ja nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby ten teren zająć. No bo są tu jakieś różne rzeczy, są jagody, są zwierzęta. Ale tu nic nie ma, co bym miał zająć. Nie wiem, czy mapę trzeba zobaczyć i co. I wysuń roszczenie. Nie wiem, o co chodzi. Widocznie widzowie robię coś źle, ale wiecie co, rozwiążę te jednostki, bo zaraz coś popsujemy. Nawet nie mogę ich rozwiązać teraz. Ja cię. No dobra. Nie wiem, co tu zrobić, powiem wam szczerze, co jest tym wyznacznikiem, że się zajmuje teren. Gdzie tu trzeba, nie wiem, wejść? Czy co trzeba na mapie kliknąć? Nie mogę, ale może coś źle klikam. To jest jedyna rzecz taka, która dla mnie teraz jest dość, można powiedzieć, problematyczna, ale dobra, wróćmy tych naszych tutaj żołnierzy. Nie! Czekajcie, gdzie ja jestem? Ja zgubiłem się. Tu jestem, dobra, widzowie, zgubiłem się. Aż z wrażenia się, słuchajcie, zgubiłem, do żółtego bym poszedł, widzicie? Chciałbym wiedzieć, jak to działa, że... Żeby zająć tamten teren. Bardzo mi na tym terenie zależy. Nie wiem, klikam dwa razy, nic się nie dzieje. Prawym klikam, lewym. Jedynie mi się mapa scrollem obraca. Mam nadzieję, że ci moi żołnierze idą, nie? A, bo gra wstrzymana, dobra. Nie mam zielonego pojęcia. Dyplomacja. Nie ma żadnej dyplomacji. Czemu ja nie mogę wysunąć roszczenia? Tu 1000 czegoś jest, ale nic nie mogę kliknąć. Dziwne to jest, widzowie, bardzo jakby dla mnie, dlaczego ja nic nie mogę tu zrobić. Ale dobra, przeżyliśmy pierwszą bitwę, czyli rozumiem, że mamy spokój, słuchajcie, na chwilę. Teraz trzeba szybko się jedzeniem zająć, ale to już chyba w następnym odcinku, bo zostaje nam aż zaledwie miesiąc jedzenia, także nie ma zmiłuj. Jednostki szybko trzeba rozwiązać. O. Dałem radę, ale nie. Jakoś się, słuchajcie, tym nie będę specjalnie jarać, bo obawiam się, że wiecie, co to może znaczyć. To wcale może nie być takie proste na przyszłość. Tutaj zrobiliśmy ludzi, którzy mają nam drzewa sadzić w chacie leśnika, więc niech tak będzie. I teraz tak, w tartaku jedna rodzina wystarczy, magazyn kłód, no tutaj w tym momencie aż tylu drwali nie potrzebujemy w dymiarce. No na razie niech robią, póki są te zasoby tutaj w składzie, niech będzie. Jakiś budowniczych będzie trzeba i chaty budować, bo tutaj jakiś ogródek robiliśmy. Nie jestem do końca przekonany, no tutaj byśmy mogli kury. Tam też ktoś z was pisał w komentarzach, żeby te kury to przetrwamy z jedzeniem. Ale słuchajcie, w następnym odcinku oczywiście zajmiemy się, moi drodzy... No jeszcze nie... Jak, kurczę, tych ludzi zwolnić? Bo oni robią ten zakład i to mnie troszkę martwi. A jedna rzecz mnie martwi, moi drodzy. Że chciałbym na przykład, żeby mi zbierali jagody, a nie produkowali łuki. Chciałbym wstrzymać, no ale jak wstrzymam, no co mam? Jak mam jakby zapauzować produkcję łuków, tak? Ja bym chciał na przykład teraz, żeby oni nie produkowali mi tych łuków. Tu jest jakiś łuczarz. Pokaż miejsce pracy. No to nie można nic zrobić, no.
Ja bym to chciał zapauzować, żeby ci ludzie byli zwolnieni i żeby tam gdzieś indziej mogli pracować, bo chciałbym pola. To też jest troszkę bez sensu z tymi zakładami. Że to wiecie, nie mamy na to kompletnie wpływu. Bo my tutaj jedzenia nie mamy. Oczywiście chciałbym zaraz posiać pola, tylko pytanie, jak te pola mamy zrobić, jak nie ma komu robić, nie? Tutaj mam taki pomysł na pola, takie nie za duże. No ale to tak słabo, nie? Dopóki rodzina się nie wprowadzi, to... A, bo ci dopiero wracają, czyli pewnie dopiero teraz mi się to zaliczy. Mam nadzieję, że to nie są rozbójnicy. Dobra, to są nasi, okej. Chociaż wątpię, żeby nagle nam się zmieniła liczba nieprzydzielonych. To jest jedyna rzecz, która póki co jest dla mnie taka no dość niezbyt fajna, bo już pominę oczywiście, słuchajcie, taki szczegół, że jestem nauczony tego, że jeśli szkolimy wojska, to mamy specjalny budynek typu baraki, no różnie to się nazywa w różnych tam pozycjach, natomiast wojska się szkoli stricte w jednych budynkach. No tutaj ta produkcja broni mi absolutnie nie odpowiada w taki sposób. W tym sensie, że zobaczcie, no jakby na zawsze jest przypisane, te warsztaty są na zawsze przypisane do tych domów. I tak naprawdę chyba bym musiał, nie wiem, tą rodzinę wyrzucić z tego domu. To też byłaby opcja, słuchajcie, ale czy to można? Nawet nie można ludzi z domu wyrzucić. Tutaj jest tylko pauza, co zrobiłem. Nawet chyba no można rozebrać. Nie rozumiem, nie? Nie rozumiem, co tutaj, wiecie, to jest jedyna taka dla mnie troszkę niezbyt rzecz, nie? Że nie chciałbym spauzować tę produkcję, nie? Żeby oni po prostu czymś innym się zajęli. No bo nie mamy ludzi, a potrzebujemy ludzi, żeby na przykład na jagody poszli. Zobaczcie, tu mamy tylko jedną, dwie rodziny, a tych jagód jest od groma i trochę. Wniosek na dzisiejszy odcinek, bo dzisiejszy odcinek jest właściwie tylko z tym związany, z tą walką, więc polami będziemy się w następnym odcinku zajmowali. Natomiast moi drodzy, ja tutaj pewnych rzeczy no jeszcze jakby nie rozumiem, nie? W sensie, mówię, gra jest fajna, ale dla mnie kłopotliwa, że... Że chciałbym, słuchajcie, coś zrobić na mapie. No tu mamy tylko mapę i tu nie mamy innych możliwości. No nie wiem, czy można inny teren? Jakbym chciał tu. Ale też nie jest nic napisane. Ja bym chciał ten teren zająć i... No nie mam pojęcia, słuchajcie. No nie wiem, może przejrzyjmy ten teren. Bo zaraz mi to żółty zajmie, ja już nic nie będę mógł zająć. Zobaczcie, jaki to jest fajny teren. Może duży on nie jest, ale jest jednak sporo zasobów. I ja nie wiem, myślałem, że ci rozbójnicy przyjdą stąd i... Śnieg, tak? Że może będą mieli jakiś namiot, my ten namiot napadniemy i ten teren jest nasz. Wiecie, na tej zasadzie, a tu kompletnie... Jest to dla mnie takie teraz niejasne, nie? Zobaczcie, to jest przy naszej granicy i wejście na ten teren wcale niczego nie oznacza. Tu jest w ogóle koniec mapy, tu jest jakiś szlak handlowy, ale nie wiadomo, o co tu chodzi. Tam już jest żółty, nie? Nie, tam jest żółty, no. Widzowie, jeżeli wiecie, jak zająć jakiś teren, to śmiało proszę napiszcie w komentarzach. Będę wdzięczny, bo widzę, że wielu z was też więcej wie spokojnie ode mnie. Ja właśnie tak tę serię chciałem robić, żeby też się i pewnych rzeczy uczyć, często i od was. Uważam, że to jest spoko opcja, gdzie możemy się razem pewnych rzeczy uczyć. Natomiast to jest dla mnie niejasne. Przeryłem ten teren, jak widzicie, nic nie znalazłem. Także to jest jedyne, co mi tak średnio się... Może pierwsza rzecz, o którą bym się doczepił, która mi się średnio podoba, bo... Wiecie, generalnie chodzi o to, że ten teren, który mamy, no też myślę, że on będzie miał swoje granice. Te surowce, to wszystko. No druga rzecz, która no, na dzień dzisiejszy myślę, że mi nie odpowiada, no to tak jak widzicie jest to, że tutaj mamy teraz produkcję tych wszystkich... tych łuków, tego wszystkiego, co niekoniecznie chciałbym mieć w takiej ilości. Chciałbym mieć tyle, ile potrzebujemy i to spauzować, a tutaj...
tutaj tego nie możemy po prostu spauzować. To są takie dwie moje uwagi. No bardzo bym chciał tutaj te pola zrobić, a możemy tylko zobaczyć już, kończąc ten odcinek, ale to będzie przygotowanie już do następnego odcinka. Tyle, co wam zdradzę, że chciałbym tutaj zrobić pola. Patrząc oczywiście tutaj na to, że wiemy, jak pszenica, dobra. Len może nam się też przydać, żeby wiadomo robić jedzenie, ale jęczmień właśnie do... Akurat dziwnym przypadkiem jęczmień jest tam, gdzie jest słodownia, gdzie jest browar, więc będę chciał z pewnością tutaj te cztery uprawy zrobić w nie największych polach, ale to zobaczymy, jak to ogarniemy według oczywiście danych surowców. No ale to już nie dzisiaj, to już w następnym odcinku. Dziś się z wami żegnam, dziś krótszy odcinek. Moi drodzy, miło mi było, że spędziliśmy razem czas. Fajnie, drogi widzu, droga widzko, że jesteście. Bardzo wam dziękuję za to. Pozdrawiam was serdecznie i na koniec oczywiście gorąca, serdeczna prośba o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem, bo pierwszy sukces za nami, pierwsza bitwa wygrana, ale brzydkie drzewo tutaj przy drodze. W ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy, gdzie to nas zrespiło. Także pierwszą potyczkę udało nam się jakoś rozegrać, chociaż kompletnie nie czuję się... O, tu jeszcze widzicie, wracają z łukami z wojny, dopiero wracają nam mieszkańcy. Kompletnie, kochani, nie czuję się w takich rzeczach jak walka, tak od razu. Ja wolę się przygotować i naprawdę z dobrą przewagą atakować, a szczególnie najgorsze, jak jestem atakowany, nie? Także to był pierwszy taki można powiedzieć, stresik dla mnie. Ja jestem osobiście z siebie dumny, że się udało, bo to jakby kwestie takie wojenne to nie są moje klimaty. Wiadomo, że w średniowieczu jak najbardziej tak się dzieje, ale ja tu bardziej się ekonomią zajmuję, żeby rozwijać miasto. Najchętniej bym był najbardziej szczęśliwy, jakby mnie nikt nie atakował. No ale mógłbym taki łatwy scenariusz sobie wybrać, wybrałem taki, no będzie trudniej. Dobrze, drogi widzu, droga widzko, wspaniałego dnia, uśmiechnij się, bo jesteś super i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.